Witam wszystkich, zapraszam do oglądania Forza Horizon 5, druga część poradnika do playlisty festiwalowej Zima po raz sucha, seria 28. Zaczniemy sobie od wyzwania związanego z poszukiwaniem skarbów i tym razem musimy przejechać z odcinka A do B. Zaraz pokażę dokładnie z której lokacji do której. Mamy w podpowiedzi już zasugerowane. Welcome back, Loco. Okej. Nie wiem dlaczego, ale cały czas tutaj jest jakiś glitch, że za każdym odpaleniem gry wczytuje nam zimę. No cóż. I teraz na pewno jeszcze mapa. No tak. No cóż, to jest ewidentnie jakiś glitch. Bo widzę to już nie wiem który raz. Okej. W każdym razie musimy rozpocząć z Los Arboles, a musimy zakończyć mniej więcej tutaj na szczycie góry. Dlatego przenosimy się do tej lokacji. Furka dowolna tak naprawdę, czy ta się nada, możemy sprawdzić w sumie. Myślę, że chyba tak. Całkiem mocna jest, a zróbmy jeszcze sobie tunik jeszcze mocniejszy. Czemu nie, przecież możemy. No i jazda. I lecimy dalej. Wspinaczka na szczyt. I slalom między drzewami. Okej, tu już bardziej stromo. To nic, to nic. Zobaczymy na co stać naszą furę. Jedziesz. Jest silna. Nie ma co tu gadać. Okej, okej. Czy da radę? Da radę. Proszę bardzo, jak ładnie. No i dotarliśmy i mamy podpowiedź do skarbu, do którego od razu oczywiście się przeniesiemy. Tylko nie do końca widzę, gdzie ten skarb jest. Tutaj. Ale się ukrył. Okej. Pierwsze zadanko mamy zaliczone, dlatego sobie przejdziemy teraz szybciutko do playlisty i zadanie dzienne, wygraj wyścig na torze drogowym. To może przy okazji wpadnie, czy mamy drogowe.
nie mamy tu krotuliczny. Dobra, może dzienne sobie zostawmy albo na koniec najwyżej. A teraz zajmiemy się tutaj znakiem ostrzegawczym. C600, zobaczmy jakie furki. Tylko jedna, Toyota z 89. Okej, okay, Toyota. Toyota z 89. Plus musimy zrobić tuning do C600. Okej, okay, weźmiemy może sobie ten tuning, stawiając na prędkość. Okej, okay. Bierzemy sobie duży rozpęd. Musimy mieć około 250 na liczniku. O, jest szansa. Pięknie. Mamy to. Lecimy więc dalej. Fotoradar. Jedna furka Golf z 2014. Tutaj tak, 160, chyba 700. Przechodzimy szybko do tuningu. B700, ale słabszy. O! Tyle, że przyspieszenie. Ten sobie wybierzemy. Ok. Przenieśmy się teraz z pozycji playlisty. Czyli tędy. No dobra, jest jak najbardziej to do bicia tą furką. Musimy tylko się naprawdę bardzo dobrze rozbujać. Dobra, mamy to. Fiat z 80. D500.
D500. Dobra, wybierzmy może ten pierwszy. Niechcąco. O to mi chodziło. Strefa pomiarowa 144, a to jest trudna strefa pomiarowa. Jedziesz, jedziesz. Dobra. I teraz co? Pozostały mistrzostwa. I jeszcze dodatek. Zaczniemy sobie od wyścigów ulicznych. Takie furki. Mamy tutaj Civic przygotowano. Albo o właśnie, tylko że biorę mini. To jest świetna furka. Myślę, że poradzi sobie tutaj sobie idealnie. Ale wolne fury. No ale dobra, lecimy. Zobaczymy jak to wyjdzie. Okej, całkiem nieźle się udało. Tu już gorzej, bo zahaczyłem, ale to nic, łapmy tunel. Są szybsi, kurde no. O właśnie, o to mi chodziło. No tym Volvem leci nieźle. Ale mini jest bardziej skrętne. I tutaj właśnie wygrywamy w ten sposób. No i dobra, i ponad połowę już odcinka mamy za sobą. Na razie jak widać bardzo łatwo, pogoda dobra, mimo że noc. Warunki świetne.
mimo nawet ostrych zakrętów, to jest niski tuning, łatwo się manewruje. I już za chwilę będzie meta. Więc pierwszy wyścig można uznać za bardzo łatwy i szybki. No dobra, przejdźmy do kolejnego wyścigu. Ten start to mamy taki słabiuśki, ale później nasza furka nadrabia. I tutaj już ładnym cięciem na początku można parę miejsc sobie zdobyć. Ale przeciwnicy są bardzo blisko też, więc nie ma problemu, dogonimy. Na pewno za chwilę. Jak zwykle Volvo. Większość zakrętów można pokonywać nawet bez hamulca. Tutaj zaraz będziemy mieli ostrzejszy, więc już trzeba przyhamować. No i prawie połowę odcinka już mamy ze sobą. Mistrzostwa będą raczej łatwe. To już teraz można stwierdzić. Procent, więc trochę chyba dłuższy odcinek niż poprzednio. Ale już tam w oddali było widać na GPS-ie metę, więc za chwilę będzie koniec. Za chwilę meta.
Okej, okay. Przejdźmy do ostatniego wyścigu w tych mistrzostwach. No dobra, teraz mamy gorszą pogodę na zakończenie mistrzostw. Aczkolwiek mamy świetną furkę, więc nie powinno to być jakimś wielkim utrudnieniem, myślę. Poza tym również możemy metodą podparcia elegancko. No i dobra, i tyle mnie widzieli tak naprawdę. Uciekamy. Troszeczkę dłużej zajmie ten odcinek, przez to, że furki nie możemy też rozpędzić tak jak na suchej jezdni. Ale wyścig za to jest łatwy. Pod górkę w ogóle nie musimy nawet używać hamulca na dobrą sprawę. Tylko sobie lecimy po odcinku za nami. No, trochę dłużej jest, to się czuje jednak, że dłużej się jedzie na mokrej nawierzchni, bo nie ma też tej przyczepności. No dobra, za chwilę już będzie meta. Przed samą metą jeszcze jakiś dziwny zakręt.
No dobra, więc wybieramy sobie kolejne mistrzostwa. Później zakończymy sobie dodatkiem. Zobaczmy, jakie furki mamy dostępne i czy mamy już przygotowaną. Przełajówki, ok. Mamy już przygotowaną, więc wybieramy. Jest to świetna furka, bardzo lubię to autko, więc myślę, że będzie niezła zabawa, ale za chwilę się okaże ostatecznie. Ponieważ przełajowe zawody czasami potrafią być dosyć wymagające. Okej, jak się okazuje, wyścig jest dosyć trudny, dlatego że jest dosyć ślisko. A dwa, że zauważyłem, że są pewne momenty, w których bardzo łatwo jest przegapić bramkę. Dlatego na pewno przyda się tutaj dobre poznanie toru. Po to, żeby nawet wiedzieć, gdzie można skorzystać na metodzie podparcia ewentualnie. Trochę mnie przyblokował, ale to nic, zabawa trwa, pierwsze kółko, piąta pozycja. Tutaj fajny zakręt, lubię ten zakręt, można z ostrą prędkością tutaj się wbić, aczkolwiek no nas tutaj zablokował przeciwnik totalnie. Więc nie wyszło mi to tak, jak sobie zaplanowałem, ale to nic. I tutaj trzeba zwolnić. Ponieważ tutaj bardzo łatwo jest przeskoczyć bramkę. Okej, przeciwnicy poszli troszeczkę do przodu, ale mamy cały czas szansę, żeby dogonić. I tutaj ciśniemy. Pięknie, o to chodzi. O kurde, jak się udał ten zakręt, chyba nigdy mi tak się nie udało pokonać ładnie tego akurat zakrętu, ale dobra, lecimy, walka trwa o pierwsze miejsce. Wiadomo, że łatwo nie będzie. Dobra, mamy go. Poślizgiem ładnym, pulsacyjnie i ciśniemy. Bardzo ładne lądowanie i mój ulubiony zakręt, i teraz to się wbijemy ostro. O to właśnie chodzi, w taki właśnie sposób. Teraz ten zakręt znowu uważamy, ja wolę sobie przyhamować nawet, wykonać o wiele mniejszy skok, aczkolwiek bez ryzyka ominięcia bramki. Tutaj delikatnie tniemy i tutaj ja zawsze się staram bez hamulca, tylko pulsacyjnie i dajemy gaz i lecimy. To jest zdecydowanie najgorszy zakręt. O tym właśnie mówię, goni nas. Teraz musimy dać z siebie wszystko, wykorzystać całą wiedzę zdobytą w dwóch kółkach i bardzo uważać, przycinać, omijać pagórki, żeby jak najmniej wyskakiwać. Tutaj ładny poślizg i lecimy. Jest dobrze, ładne lądowanie. Ulubiony zakręt. Jeszcze lepiej.
No i za chwilę już będzie koniec tego wyścigu. Tutaj przyhamowujemy trochę. Już zbliżamy się do mety. Jeszcze kilka zakrętów. No i meta, tylko jeszcze najgorszy ten zakręt. Fajny wyścig, dosyć wymagający, trzeba przyznać, ponieważ pogoda jest jaka jest i dodatkowo no jest ślisko i sam tor nie jest najłatwiejszy. Okej, przejdźmy do kolejnego wyścigu, odznaczmy sobie wszystko, zaznaczmy sobie zawody sezonowe, żeby nam nie mieszały inne znaczniki. Kolejny tor. No dobra, no to lecimy, trzy kółeczka, trzeba uważać na samym początku, bo jest ślisko znowu, ale też próbujemy metodę podparcia zastosować w razie możliwości. No i oczywiście łapiemy tunel. Okej, za szeroko. Więc musimy teraz ostro walczyć. No nie, on na nas metodę podparcia zastosował. Bardzo niedobrze. No dobra, piąta pozycja, pierwsze kółko, już w sumie drugie. O to chodzi, o to właśnie. Są bardzo blisko, idealnie na metodę podparcia. No właśnie, o tym właśnie mówię. Okej. Świetnie. O nie, on na mnie metodę podparcia zastosował. Sam w sumie się wystawiłem do tego. Okej, za chwilę będzie koniec. Orzesz skubany. No dobra, to jeszcze jeden wyścig w tych mistrzostwach i przeskoczymy sobie do dodatku.
również Thor. Nie pamiętam tego toru dokładnie. A, okej, już sobie przypominam. Jednym łukiem cały czas i pulsacyjnie. No dobra, gonimy czołówkę. Dzięki. Tego mi było trzeba, tak naprawdę. No i dobra, i zaczynamy drugie kółko. Fajny wyścig. I bardzo dobra furka do tego. Świetnie przystosowana. Dlatego i wyścig jest bardzo łatwy. A tor dodatkowo jest bardzo krótki też. No i zaczynamy ostatnie kółeczko. Fajny ten wyścig jest. Tutaj te zakręty są fajne, bo można bez hamulców, tylko pulsacyjnie. Tutaj trzeba tylko pamiętać o hamulcu, żeby nie wyskoczyć za bardzo. No i lecimy do mety już. Najfajniejszy wyścig z tych trzech. Ok, czyli do dodatku teraz sobie przeskoczymy. Mamy strefę pomiarową.
Okej, okay, zobaczmy, jakie furki są dostępne. Ford 73 Escort. O, tutaj ta furka. Ok, teraz sprawdźmy jeszcze, jaki tuning trzeba zrobić. Szybciutko. C600. Okej, okay, może spróbujmy z drugiej strony. Jako że jest to z górki. Dało się? Dało się. Dobra. Okej, okay, czyli nie mamy furki przygotowanej. Delta S4 Lancia. Delta S4, okej. Okay. I teraz zróbmy jeszcze tuning. Zobaczmy, jaki trzeba. A800. Nie, zaraz. B700. Może ten. No, prawdopodobnie pierwszy raz będę grał tą furką. Zobaczymy. Szału raczej nie oczekuję. No, muszę przyznać, że zadanie wcale nie jest łatwe, bo nie mamy jakiejś tam ogromnej przewagi. Tylko szanse są bardzo wyrównane, dlatego trzeba też naprawdę się postarać o to, żeby wygrać, bo nie jest wcale łatwo, co uważam oczywiście za plus, bo przynajmniej jest zabawa.
O to chodzi, dobra, i tutaj tych dwóch jest bardzo ciężko wyprzedzić. Aczkolwiek, dobra, mam cię. Można i tak. Połowa odcinka już za nami. Niepotrzebnie przyhamowałem, bo tam tak naprawdę nie było trzeba. Tracę moją przewagę do przeciwnika. On za chwilę mnie wyprzedzi. Muszę naprawdę się postarać teraz, żeby go dogonić. Co nie jest łatwe, bo to już jest końcówka wyścigu. Zostaje już mi tylko ryzykowna gra. O nie, goń. Jest! Ostatnia szansa, to była moja na to, żeby wygrać ten wyścig jeszcze. Wow, no była zabawa, nie będę ukrywał, nie mogę powiedzieć, że było inaczej, bo była naprawdę świetna zabawa. Okej, przejdźmy więc do kolejnego wyścigu. No dobra, zobaczymy jak będzie teraz. Teraz na piachu mamy okazję przetestować tą furkę. No, na piachu wydaje się nawet lepsza. Gonimy tego pierwszego, już jest bardzo blisko. Po polach, po płotkach, po wszystkim, a co tam chce żałować. Zdecydowanie lepiej ta furka się zachowuje na piachu niż na asfalcie, jak się okazuje. No i już połowa odcinka za nami, dosyć szybko. Na razie bez jakichś większych kłopotów. Pięknie, no, się steruje tą furką. Jest bardzo dobrze przystosowana do gorszych warunków. No i za chwilę tak naprawdę już meta.
jeszcze kilka zakrętów. Jeden ostrzejszy. No i do mety. Okej, zakończmy te mistrzostwa. Trochę gorsza pogoda, ale myślę, że ta furka sobie da radę właśnie w gorszych warunkach. Bez większego problemu. No i dobra, i gonimy pierwszego. Skubany dobry jest. Ale proszę bardzo, już go mam. Ale dalej walka trwa. No nieźle, nieźle. Tutaj wcale nie jest łatwo. Trzeba się dobrze wyrabiać w tych zakrętach. No właśnie. Bo przeciwnik daje radę sobie świetnie. Dlatego my musimy też jakoś dawać radę. Skubany wyprzedził mnie na sam koniec. Nie, to jeszcze nie koniec. To ja ciebie metodą podparcia. Co za chory wyścig, cały czas jakie chore zakręty. Nie, no męczący wyścig, naprawdę męczący. Jego fura sobie lepiej daje radę, przez to, że ma lepsze przyspieszenie. Okej. Na razie mam dosyć opanowaną sytuację. O ile nie popełnię większych błędów. Wow. Ale i znosi mnie po tej ulicy. Naprawdę po całej mnie nosi. Nie tylko, że znosi.
szybciej niech to się skończy, kurczę, długi wyścig. Już niby niedaleko, ale cały czas mogę przegrać. No właśnie. Okej. No i dobra, wszystkie wyzwania, które chciałem pokazać, zostały zaliczone, dlatego ja również sobie w tym momencie zakończę drugą część poradnika. Jeżeli materiał okazał się pomocny, zostaw lajka, zostaw komentarz, zapraszam również do subskrybowania kanału. Dzięki za oglądanie i pozdrawiam!